Witajcie, dzień dobry. Dzisiaj spotkanie z Hyundaiem, tym razem z Hyundaiem Koną w kolorze, który według producenta nazywa się bardzo ciekawie. Podobno jest to kolor niebieski, właściwie nazywa się to Sonic Blue w cenniku. I ten kolor jest zarezerwowany głównie dla tej wersji wyjątkowej. Nie jest to Hyundai Kona z napędem elektrycznym. Na przedniej atrapie mamy dyskretną literkę N. Tak, to jest Hyundai Kona N. Samochód, który niczego nie udaje, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, bo jest to zadziorny, usportowiony crossover. A jak sami wiecie, Hyundai Kona jest oferowany na naszym rynku z mnóstwem jednostek napędowych, poczynając od zwykłej jednolitrowej doładowanej benzynki, poprzez nieco mocniejsze silniki benzynowe, napęd hybrydowy, elektryczny, no i mamy wymierający gatunek, ale Hyundai stwierdził, że pokaże, że potrafi zrobić prawdziwego hot hatcha. I to, że robi te hot hatche, nie jest tylko i wyłącznie przypadkiem, bo pamiętam, dobrze znacie Hyundai'a i30N, tudzież N Performance. Ostatnio pojawił się w salonach Hyundai i20N, a teraz mamy nowość Hyundai Kona N. Ten dyskretny znaczek mamy również na tylnej klapie. Ale nie to jest najważniejsze, bo znaczki znaczkami. Jeśli chcecie wiedzieć, co wyróżnia Hyundai Kona spośród wielu innych Hyundaiów Kon na naszym rynku, no zacznijmy od Hyundai Kona N. Zacznijmy od tylnej części, bo tylna część robi naprawdę duże wrażenie. Jeśli spojrzymy na te gigantyczne rury wydechowe, mamy dwie końcówki układu wydechowego. One nie tylko wyglądają, one również brzmią. Brzmią genialnie. W tym samochodzie wszystko zostało zrobione tak, żeby obietnica osiągów, którą otrzymujemy z zewnątrz, bo jeśli spojrzymy na lotkę, właściwie na spoiler, lotkę dachową, to mamy tutaj tą fabryczną lotkę dachową, która jest standardowo gdzieś tam pod spodem. Ale mamy też dodatkową lotkę, która sprawia, że tutaj nam powietrze gdzieś przedziera się do tyłu. Efekt tego jest taki, że podobno jest nieco bardziej aerodynamiczny, ale z drugiej strony pod maską mamy wyjątkowy silnik, za chwilę Wam go pokażę, bo takich silników jest coraz mniej. Tak, mówię to ja, osoba, która uwielbia samochody elektryczne, lubi jazdę samochodami elektrycznymi. Ale każde spotkanie z Hyundaiem, z N-ką w nazwie, sprawia, że no, przypominają mi się złote lata 90. i prawdziwe przednio-napędowe hot hatche, które zaskakiwały osiągami, zaskakiwały prowadzeniem i zaskakiwały tym, jakiej frajdy z jazdy może dostarczyć taki zwykły SUV crossover. O ile zostanie wyposażony w genialny układ napędowy. A ten układ napędowy tutaj jest naprawdę zacny. Zajrzyjmy zatem pod maskę. Co pod maską? Pod maską to, co w i30, dwulitrowy, doładowany, 280-konny silnik benzynowy. Jak na gabaryty tego samochodu w zupełności wystarczające. Mocy jest aż nadto i to podczas jazdy cieszy. A wygląda normalnie. Ale niech Was to nie zmyli. Bagażnik w sportowym samochodzie. Cóż, tutaj rewolucji nie ma. Bagażnik jest dokładnie taki sam jak w standardowej Konie. Mamy podwójną podłogę. Pod tą podłogą mamy miejsce na dojazdóweczkę. Więc to cieszy, że mamy dojazdówkę, a nie zestaw naprawczy. A bagażnik typowy dla SUV-a, crossovera tego segmentu. Nie ma się specjalnie nad czym rozwodzić. Miejsce na tylnej kanapie, dokładnie tak samo jak w zwykłej Konie, tutaj nie ma żadnych zmian. Poza tym, że mamy bardzo fajną tapicerkę, która po środkowej części, znaczy bardzo fajną tapicerkę, gdzie łączona jest skóra z czymś, co przypomina Alcantarę. No, trzem osobom tutaj z tyłu będzie tak sobie, ale dwie nie powinny narzekać na
komfort podróżowania. Fotele w hot hatchu to jest coś, co, zwłaszcza przednie fotele, to jest coś, co jest jednym z ważniejszych elementów, bo to jak siedzimy w tych fotelach, to jak te fotele nas trzymają podczas pokonywania zakrętów, sprawia, że lepiej czujemy samochód. Tutaj jest naprawdę dobrze. Nieco zmian mamy na desce rozdzielczej, zobaczmy, co się zmieniło. Co się zmieniło? No, jeśli nie włączamy zapłonu, to w sumie nie zmieniło się nic, jeśli patrzymy na tą część deski rozdzielczej, bo tak jak w każdej konie jest twardawo, plastiki są takie, jakie są, ale nie ma to dla mnie w przypadku tego modelu najmniejszego znaczenia, gdyż na kierownicy mamy umieszczone trzy dodatkowe przyciski, dwa do wyboru trybu jazdy N. Tutaj mamy przycisk, który sprawia, że możemy bardzo szybko jakieś inne auto wyprzedzić. Może uda mi się to Wam pokazać. A teraz uwaga, uruchamiamy potworka. Standardowy tryb jazdy. Tych trybów jazdy mamy w Hyundaiu Konie do wyboru kilka. Zmienia się je pokrętłem. Trzy domyślne tryby jazdy to jest Eco, Normal, Sport. Możemy również zadbać o trakcję na śniegu, błocie, piasku. Ale moim ulubionym trybem jazdy, aktywowanym za pomocą tego przycisku, jest tryb N. Tryb N, który zmienia samochód w prawdziwego potworka. Prawdziwego potworka, którym możemy bardzo fajnie pobawić się na torze. No, na drodze ciężko, ale w ciągu kilku dni jazdy Hyundaiem i30N często korzystałem z jazdy w trybie sportowym, a właściwie w trybie N, bo nie jest to tryb sportowy, tylko to jest ten tryb najostrzejszy. Dlaczego? Dlatego, że sprawia mi to mnóstwo frajdy. I jeśli już przechodzimy do trybu N, no to system multimedialny jest dokładnie taki sam jak w każdym innym Hyundaiu Kona, z tą różnicą, że tutaj mamy tryb N. Tryb N, który po pierwsze informuje nas o tym, w jaki sposób jedziemy. Mamy informacje o procencie wciśnięcia pedału gazu, temperatura oleju, silnika. Takie dane są potrzebne w sportowym samochodzie. Prędkość, informacja, na jakim biegu jedziemy, prędkość obrotowa silnika. Tutaj mamy ustawione momenty przełączania biegów, a właściwie informacje, kiedy zabrzęczy nam brzęczyk na desce rozdzielczej, właściwie w desce rozdzielczej, informujące o zmianie, o konieczności zmiany biegu, taki shift light, odległości. Tutaj, żeby było ciekawiej, mamy wgrany tor Nürburgring i możemy sobie na ten tor pojechać i zobaczyć, jakie będziemy mieli czasy na Nürburgringu. Ale możemy właśnie sobie skonfigurować jeszcze tryb indywidualny. Możemy sobie ustawić, czy w trybie indywidualnym silnik ma być w sport normalny, sportowy czy sport plus. Układ kierowniczy tak samo, zawieszenie normalne albo bardzo sportowe. Chociaż w przypadku Hyundai Kony to zawieszenie jest twarde albo bardzo twarde. To w jaki sposób działa skrzynia biegów. Elektroniczna szpera, system stabilizacji toru jazdy, dźwięk wydechu oraz wygląd head-up displaya. Możemy również włączyć launch control, kontrolę startu, ale na zwykłej drodze to się nie przydaje. I kontrola startu. Mamy właśnie konfigurację, jeśli chodzi o kontrolę startu. Mamy kontrolkę zmiany biegów ustawioną na 6700, wyłączone pełzanie auta oraz N-Power Shift, czyli lepsze przyspieszenie, bardziej dynamiczne uczucie, dzięki optymalnie pracującej przekładni nastawionej na wydajność. To naprawdę w tym samochodzie działa. Mamy również N-Track Sense Shift. Program przekładni do jazdy po torze wyścigowym. I co ciekawe, jest aktywowany automatycznie po wykryciu warunków do jazdy dynamicznej i Road Sense. To jest coś, co jednak wyłączę, bo to jest taki system, który informuje nas o tym, żeby włączyć tryb N, kiedy samochód rozpozna drogę, która ma więcej niż jeden zakręt.
Tak w największym skrócie wygląda Hyundai Kona N. To jak wygląda Hyundai Kona dokładnie wiecie. Hyundai Kona N z zewnątrz wygląda niemal identycznie. Ma te kilka detali, które wyróżniają N-kę na tle innych Hyundaiów Kona. A Hyundai Kona, dokładnie tak. I te wszystkie zmiany stylistyczne sprawiają, że przed już zajęciem miejsca za kierownicą Kony w tej najmocniejszej wersji wiele po tym samochodzie sobie obiecujemy. I wiecie co? Zdradzę Wam podsumowanie. Nie zawiedziecie się. Ile kosztuje Hyundai Kona N Performance? Producent ułatwił. Uwaga! 169 900 zł. Tyle trzeba wydać, żeby wyjechać takim sportowym samochodem z salonu. Według mnie całkiem atrakcyjna oferta, jeśli weźmiemy pod uwagę osiągi, a osiągi są imponujące. Gdyż uwaga, maksymalna moc silnika to 280 koni. Maksymalny moment obrotowy 392 Nm dostępne już od 2100 obrotów na minutę. Prędkość maksymalna, nie sprawdziłem, uwierzę producentowi, 240 km na godzinę. Przyspieszenie od 0 do setki 5,5 sekundy. Byłoby lepiej, gdybyśmy mieli napęd na 4 koła, ale gdybyśmy mieli napęd na 4 koła, to samochód byłby cięższy jakieś 100-150 kg. Więc mamy ośkę 280-konną, która w 5,5 sekundy przyspiesza do setki. Elastyczność 80-120, według danych producenta 3,5 sekundy. Też elegancki wynik. Średnie zużycie paliwa według producenta to 8,6 litra na 100 km. Przy takiej normalnej, spokojnej jeździe w dyszce się mieścimy. Przy jeździe normalnej, spokojnej, ale z korzystaniem z trybu N, który daje frajdę z jazdy, ma głośny wydech, zabetonowane zawieszenie, no to już zużycie będzie nieco wyższe, bo będzie w granicach 12-13 litrów na 100 km. Co i tak jest według mnie bardzo atrakcyjną propozycją dla kogoś, kto szuka usportowionego SUV-a, który podczas jazdy sprawia wrażenie takie, jakby wyjechał z bardzo dobrego warsztatu tuningowego i ten tuning został zrobiony tak, jak chce, tak jak oczekuje tego właściciel tego samochodu. Tutaj w tym samochodzie po wyjechaniu z fabryki naprawdę nic nie trzeba poprawiać, bo wszystko jest takie, jak być powinno. Jakiego oczekujemy od samochodu, który ma dawać nam frajdę z jazdy, ma być takim samochodem, którym możemy jeździć na co dzień, ale możemy też, jeśli mamy taki kaprys, wpaść na tor i poupalać ten samochód trochę na torze, bo powinno się to udać. Zwłaszcza, że naprawdę da się tym samochodem pobawić całkiem fajnie na torze. Więc cóż, ruszajmy, bo mogę Wam opowiadać o tym, co zmieniono. Zmieniono mnóstwo, zmieniono trochę stylistykę, zmieniono układ przeniesienia napędu, zmieniono zawieszenie, opracowano tryby jazdy. To wszystko po to, żeby sprawić frajdę tym, którzy szukają sportowych samochodów, bo są ludzie, którzy szukają sportowych samochodów, uwielbiają takie samochody, nawet podczas codziennej jazdy po mieście. Ja wiem, że to w sumie bez sensu. Mamy samochód, który ma ponad 280 koni mechanicznych i jeździmy zgodnie z przepisami. Ale mamy ten bonus, że jeśli zechcemy, to możemy sobie wsiąść w samochód, pojechać na najbliższy tor, tych torów trochę jest, i sprawdzić, czy tak naprawdę potrafimy kręcić kierownicą. Więc cóż, ruszajmy w trasę, bo chcę, żebyście przynajmniej trochę zobaczyli, jak się jeździ Hyundai Koną N. Jest twardo, bardzo twardo, mega twardo, głośno, ale to jest fajne. Ruszajmy zatem. Ruszajmy zatem, bo to jak jeździć tym samochodem jest cudowne. Ale zanim ruszymy, to uwaga, tryb N. To nie jest głośnik, tylko to jest ten wydech, który Wam pokazywałem, który naprawdę ma dwie gigantyczne końcówki. Ale te dwie gigantyczne końcówki nie tylko wyglądają, ale też brzmią. No i teraz to, o czym Wam mówiłem, jest albo twardo, albo bardzo twardo.
wybieram opcję bardzo twardo, bo taki hardcore w samochodzie czasami jest przyjemny, nawet przy jeździe zgodnej z ograniczeniami. Co prawda w trybie N, jadąc przez miasto, będziemy jechali głównie na trójce, na wysokich obrotach. Ale taki urok takiego samochodu, więc przełączę się tutaj na ten ekran, który Wam pokazywałem. No i wszystko mamy pod ręką, jeśli chcemy sobie poszaleć. Mamy tryb normalny, tryb customowy i teraz w trybie indywidualnym sobie zmienimy skrzynię na normalną, zawieszenie na normalne, no i jest ciszej. Możemy sobie też zmienić dźwięk wydechu na normalny i w sumie teraz to będzie cichuteńko. Bo już po chwili przy toczeniu się 50 będziemy mieć czwarty albo piąty bieg, no i będziemy sobie jechać, więc to jest fajne w tym samochodzie, że on potrafi pokazać dwie twarze. Co prawda nawet przy zawieszeniu normalnym to zawieszenie jest mega twarde, jak na standardy dla takich samochodów cywilnych, więc to jest albo twardo, albo mega twardo, ale też nie przeszkadza to mi specjalnie w samochodzie takim jak Hyundai Kona N Performance z jednego powodu. Od hot hatcha, a właściwie od hot suwa, bo tak o Hyundaiu mówi producent, nie oczekuje mega komfortowego zawieszenia, a oczekuje raczej frajdy z jazdy, raczej tego, żeby tym samochodem przyjemnie, fajnie się jeździło. No i cóż, jeździ się naprawdę zacnie. Trafił mnie ten samochód od razu, jak wsiadłem za kierownicę, z jednego prostego powodu. Przypomniał mi moje lata młodości, fascynację tuningiem Swifta GTI, którego kiedyś miałem, który był takim bardzo, ale to bardzo hardkorowym miejskim hot hatchem. No, minęło parę lat, a takich samochodów na rynku jest coraz mniej. Ale okazuje się, że jednak są producenci, którzy potrafią zrobić taki samochód, chcą zrobić taki samochód, bo wiedzą, że okej, są osoby, które lubią jazdę samochodami elektrycznymi, są zainteresowane już tylko i wyłącznie jazdą samochodem elektrycznym, ale są osoby, które chcą mieć wybór. Chcą mieć wybór, niekoniecznie chcą mieć Hyundai Kona w takiej zwykłej wersji. Mogą mieć Hyundai Kona w wersji N-Line, która jest nieco przyprawiona, ale ma standardowy układ napędowy, standardowe zawieszenie. No ale są też tacy, którzy chcieliby na przykład mieć takiego miejskiego crossovera, który zaskoczy precyzją prowadzenia, zaskoczy osiągami, zaskoczy wszystkim tym, czego byśmy od takiego samochodu nie oczekiwali. Bo tak, to jest bardzo, ale to bardzo zacnie zrobiony samochód. Samochód zrobiony z myślą o tym, żeby kierowcy dostarczyć maksymalną frajdę z jazdy. I tutaj nie ma żadnych półśrodków. Tutaj jest tak, jak być powinno, tak jak lubię. Ten samochód zachowuje się tak, jakbym po prostu kupił sobie standardową Konę, wstawił go do zaprzyjaźnionego warsztatu tuningowego, zarzucił tam bezsensownie twarde zawieszenie, przekonfigurował skrzynię biegów tak, żeby może nie miała najdłuższych przełożeń, ale żeby zapewniała nam mega przyspieszenia. No i właśnie tak zrobił to Hyundai. Podoba mi się to. I to bardzo.